Nie da się ukryć, że mój kanał na YouTube pozostawał od dłuższego czasu nieaktywny, a właściwie to ja pozostawałem nieaktywny na tym kanale. W zasadzie od pół roku, nie licząc jednej nagranej trochę tak for the kick of it piosenki i jednej pogadanki nie pojawiała się żadna nowa zawartość kanału od właśnie 6 miesięcy. No i zapewne niektórzy, taką przynajmniej mam nadzieję, zastanawiali się, co stało się powodem mojego milczenia, czy też coś się ze mną stało niedobrego, czy może znudziłem się YouTube'em, może przeszła mi ochota, słomiany zapał wyszedł. Różnie można to tłumaczyć. Jak mówi jeden z klasyków kultury memów internetowych, zajmuje się różnego rodzaju działalnością. No i ja też zająłem się różnego rodzaju działalnością i działalność ta zaoferowała mnie do takiego stopnia, że na YouTube'a już czasu i siły nieraz zabrakło. To też po pewnym czasie poszedł on w pewną odstawkę. No i tutaj pojawia się pytanie, czy zamierzam powrócić do nagrywania jakichś swoich przemyśleń, i to zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, to zależy od tego, czy znajdę na to czas, ochotę, siłę, a po drugie, czy będzie jakiś feedback, czy będzie jakiekolwiek zainteresowanie. Jeżeli takie się pojawi, to oczywiście będzie to jakiś czynnik motywujący, a jeżeli nie, to pewnie w zależności od tego, jak mnie ochota najdzie, to będę nagrywał bądź nie nagrywał. Ja robię to całkowicie nieprofesjonalnie. Robię to tylko dlatego, że mam ochotę, więc nie zarabiam na tym, ani też nie mam jakiegoś imperatywu, żeby na tym YouTubie się koniecznie produkować. I jeszcze z takich kwestii dotyczących zawartości kanału, no to raczej nie będę komentował bieżących wydarzeń politycznych, ponieważ wykonywana obecnie praca powoduje, że raczej nie wypada mi komentować bieżącą politykę, posunięcia rządu, opozycji, no ale nie znaczy to na przykład moim zdaniem, że nie wolno mi komentować zagadnień społecznych. Co prawda, granica pomiędzy tematyką polityczną a społeczną bywa dosyć cienka, no ale moim zdaniem, jeżeli się nie mówi bezpośrednio po nazwisku czy po partii, albo nawet wskaże się, ale dotyczy to jakiegoś takiego bardzo istotnego ogólnospołecznego zjawiska, no to jak najbardziej to wtedy może przejść. Zresztą, kto wie, może jeszcze dzisiaj uda mi się nagrać coś na temat takiego bieżącego, bardzo gorącego zagadnienia społecznego. Tak, i chciałem zaznaczyć, że to, że od kilku miesięcy zasadniczo nie nagrywałem, nie oznacza, że ja nie mam jakichś pomysłów na te filmy, pogadanki, że brakuje mi weny. Wręcz przeciwnie, właśnie od maja ja mam mnóstwo gotowych tematów. Głównie dotyczą one różnych filmów, które oglądałem, ale też na przykład zagadnień teologicznych, o ile takie odbiorców mojego kanału zainteresują, więc kto wie, być może cofnę się na swoim Facebooku aż do maja, ponieważ refleksje te uwieczniałem jak dotąd jedynie w postaci, głównie w postaci wpisów facebookowych i po prostu robił z nich pogadanki takie, tylko że jakby po pierwsze musi tutaj być chęć z mojej strony, a po drugie chęć ze strony odbiorców, jakiekolwiek zainteresowanie. Myślę, że chociaż w minimalnym stopniu obydwa te czynniki się pojawią.
Tylko, że właśnie tak mówię, że film, teologia, historia oczywiście, natomiast bieżącej polityki proszę się nie spodziewać, proszę mnie też raczej o komentowanie takich rzeczy nie prosić, póki co przynajmniej. I też jedną mam sprawę do mojego wiernego słuchacza, pana Karola, który jakiś czas temu na Messengerze do mnie napisał, czy mógłbym odpowiedzieć mu, ponieważ minął już dosyć długi czas na jego pytania. I ja tą wiadomość tak przeczytałem na podglądzie, nawet jej nie otwierałem, potem zapomniałem o niej i niestety przypomniałem sobie dopiero niedawno i pan Karol wysłał tę wiadomość już jakiś czas temu, też właśnie parę miesięcy temu i problem polega na tym, że niestety nie pamiętam, o jakie pytanie panu Karolowi chodziło i co więcej, nie pamiętałem tego już w momencie, kiedy ta wiadomość została do mnie wysłana. Tak więc, panie Karolu, jeżeli pan słucha tego nagrania, to bardzo proszę o przypomnienie się z pytaniem. No tylko niestety, właśnie z uwagi na tą moją różnoraką działalność, o której wspomniałem na wstępie, nie mogę obiecać szybkiej odpowiedzi, ale w każdym razie do usłyszenia.